Dziś z ekipą programu Witaj Wielkopolsko znajdujemy się w Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio. Z ramienia tej fundacji już 8 marca wylatują do Monasao w Republice Środkowoafrykańskiej ratownicy medyczni dr Dominik Chmiel, pan Marek Mirzejewski, a kierownikiem tego projektu jest pan Jacek Jarosz. Witam panów bardzo serdecznie. Może pierwsze pytanie do pana Jacka. Kiedy zrodził się pomysł na ten misyjny projekt i jak długo potrwa ta wyprawa? Z prośbą o pomoc zwrócił się do nas misjonarz, który pracuje w Monasao już od wielu lat, bowiem tam na miejscu jest bardzo dramatyczna sytuacja. W Republice Środkowoafrykańskiej od wielu lat trwa wojna domowa, są niesamowite niedostatki w opiece zdrowotnej, w edukacji. No dlatego pomoc fundacji jest tam niezbędna, jest tam konieczna. I na prośbę misjonarza odpowiedzieliśmy w Redemptoris Missio bezzwłocznie, organizując tutaj wyprawę naszych wspaniałych wolontariuszy, która potrwa 2 miesiące. Przez 2 miesiące będą oni pracować, działać w Monasao i tam starać się lokalny personel przygotować do codziennej pracy i pomocy medycznej chorym. Bardzo dziękuję. Panie Marku, czym dokładnie będziecie się tam zajmować? Otóż będziemy pracować w miejscowej przychodni. Będziemy przyjmować tamtejszych pacjentów. Którzy będą przyjmowani z różnymi dolegliwościami typu bóle brzucha lub inne urazy, a po godzinach pracy będziemy szkolić ich z zakresu pierwszej pomocy, medycyny głuszy i udzielania pierwszej pomocy. Bardzo dziękuję. Panie Dominiku, proszę nam opowiedzieć, jak wy przygotowujecie się do tej wyprawy. No, przygotowania trwają już od wielu miesięcy. Tutaj Fundacja Redemptoris Missio przygotowuje nas w zakresie chorób tropikalnych, chorób zakaźnych, ale również w zakresie zachowania się w przypadku właśnie terrorystycznych jakichś ataków, tego typu sytuacji. No i też jesteśmy przygotowywani, w jaki sposób należy się zachowywać tam na miejscu, ponieważ to jest tam też zupełnie inna kultura, inna mentalność ludzi i tak dalej. Także w tym zakresie jesteśmy przygotowywani od wielu miesięcy. Bardzo dziękuję. To jeszcze na koniec, panie kierowniku, proszę nam opowiedzieć, gdzie będziemy mogli śledzić losy tej całej wyprawy. Bardzo serdecznie zapraszamy na Facebooka Fundacji Redemptoris Missio, gdzie na bieżąco będzie relacjonowana wyprawa naszych wolontariuszy. Zapraszam także na stronę redemptorismissio.org, gdzie również są informacje dotyczące tego, jak można wesprzeć działania naszych medyków i pomóc chorym w Monasao. Bardzo dziękuję panom za rozmowę, a my już teraz powoli wracamy do studia programu Witaj Wielkopolsko. Za niecałe 2 tygodnie dzięki Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio do Monasao wybiera się 2 wspaniałych ratowników, dr Dominik Chmiel i pan Marek Mirzejewski. Witam panów ponownie. Witamy. Dzień dobry. Podczas naszego ostatniego spotkania dowiedzieliśmy się, że jednym z celów waszej misji będzie szkolenie tamtej ludności, a także sanitariuszy w zakresie pierwszej pomocy w głuszy. Będzie to polegało na tym, że będziemy pracować w warunkach zupełnej izolacji, w buszu, w dżungli, gdzie nie ma dostępu do opieki medycznej, do lekarzy, więc będziemy zdani tylko na siebie i będziemy szkolić tamtejszych przyszłych ratowników, sanitariuszy w warunkach typowych takich dżungli, gdzie będziemy musieli zrobić coś z niczego, aby sobie wzajemnie pomóc i udzielić tej pomocy. A kiedy my znajdziemy się w takiej polskiej, leśnej głuszy i na przykład urządli nas szerszeń albo kogoś z naszych bliskich, to co my możemy w takiej sytuacji zrobić? Jak takiej osobie pomóc? Jest cała masa takich jednostek, gdzie faktycznie to ratownictwo głuszy świetnie się sprawdza. Warto jest przy sobie mieć chociaż podstawowy pakiet taki medyczny. Wiadomo, że do głuszy nie możemy zbyt wiele rzeczy zabrać, dlatego też musimy posługiwać się naszą kreatywnością i sprzęt w normalnych warunkach wykorzystywany tak, jak zostało to stworzone w zamyśle producenta,
musi być w warunkach głuszy wykorzystywany właśnie alternatywnie wiele razy, dlatego że im mniej rzeczy weźmiemy ze sobą, będziemy mniej dźwigać. To też te względy praktyczne są bardzo istotne. Wracając do pytania odnośnie szerszenia, to jest jeden z takich stanów również w ratownictwie w naszych warunkach geograficznych. Warto jest odpowiednio taką osobę zdiagnozować, żeby wiedzieć, z czym faktycznie się mierzymy. I po potwierdzeniu, kiedy będziemy mieli takie objawy piorunujące, które wskazują właśnie na takie, na taką reakcję anafilaktyczną, uczuleniową, wówczas oprócz udzielenia pierwszej pomocy, warto jest mieć przy sobie również podstawowe leki ratujące życie. Tutaj przy sobie mam ampułkę, strzykawkę z adrenaliną. To jest takie urządzenie, które w bardzo szybki sposób jest w stanie właśnie pomóc osobie, która znajduje się w stanie zagrożenia życia. W jaki sposób należałoby tego użyć? Ano mianowicie tutaj jest u góry taka kapa, którą należy ściągnąć, odpowiednio ująć w dłoń i w duży mięsień, najczęściej jest to mięsień właśnie tutaj ten boczny uda, należałoby taką igłę, taką ampułkostrzykawkę wbić, przytrzymując około 10 sekund, tak żeby lekarstwo mogło dostać się do krwiobiegu osoby, której udzielamy tej pomocy. Po 10 sekundach swobodnie możemy tą strzykawkę wyciągnąć z mięśnia i wówczas te wszystkie piorunujące dolegliwości, które wskazują na stan zagrożenia życia, między innymi obrzęk dolnych dróg oddechowych, spastyka, trudności z oddychaniem, narastająca duszność, powinny nam się przynajmniej na jakiś czas wycofać. Bardzo panom dziękuję za rozmowę, dziękuję za spotkanie. Trzymamy kciuki, oby cała misja przebiegała pomyślnie. A państwa zachęcam do tego, aby śledzić całą wyprawę na stronie Fundacji Redemptoris Mission.